Znajdujemy się w budynku, w którym w czasie powstania styczniowego była karczma należąca do dworu, do dóbr Iwanowickich. W tej karczmie odczytano manifest powstańczego rządu narodowego, gdzie była ważna wiadomość o zniesieniu pańszczyzny. Zapisał to proboszcz tutejszej parafii, ksiądz Myszkowski, który jest pochowany na naszym cmentarzu. Mamy już 155. rocznicę wybuchu powstania. Wybuchło 22 stycznia 1863 roku. A jeśli chodzi o działalność powstańców na naszym terenie iwanowickim, było to ciut później, mianowicie w lutym 1864 roku. Było to powstanie najdłuższe, dłuższe niż powstanie kościuszkowskie i listopadowe. Na naszym terenie, konkretnie w Biskupicach, urodził się generał Wojciech Chrzanowski. To był generał biorący udział w powstaniu listopadowym, potem walczył na Zachodzie, ale pod koniec swojego życia opracował metodę walk partyzanckich i właśnie poniekąd jego metodami posługiwano się właśnie w czasie działań powstańczych tu na terenie Królestwa Kongresowego. Urodziłem się w Biskupicach i mimo to, że całe życie walczyłem na wielu bitwach na świecie, to tu zostało moje serce. Zdobyłem wielkie doświadczenie sztuki wojennej. Napisałem wiele dzieł o tym, jak walczyć skutecznie. Moje talenta doceniano nie tylko w ojczyźnie, ale i w dalekiej Sardynii. Nie uwierzycie, ale pomimo wiedzy i umiejętności, które posiadam, uważam, że rozlew krwi jest koniecznością, bo życie ludzkie to bezcenny dar. Moja filozofia nie przysporzyła mi wielu przyjaciół, ale warto iść swoją drogą, bo człowiek sumienie ma czyste, spać może spokojnie i co najważniejsze, honor nie zostaje splamiony. A jak dobrze wiecie, honor dla wojaka to rzecz święta. Spróbujmy sobie wyobrazić, że 150 lat temu jest taki sam dzień jak dzisiaj i nagle pojawia się oddział partyzantów. Wyobraźmy sobie, że drogą idzie oddział rosyjski, niczego się nie spodziewający. Nagle na ten oddział uderzają partyzanci, ten drobny oddział, rozbijają oddział, ponieważ Rosjanie byli nieprzygotowani, nie spodziewali się ataku, więc nie zdążyli nawet skierować swoich karabinów w stronę partyzantów, a ci po prostu migiem rozbijają oddziałek i nagle szybko zmykają do lasów przez okoliczne wzgórza. Zanim następny oddział rosyjski przyjdzie z pomocą, to już nie ma nikogo. Powstańcy znikają i potem uderzają znowu na innym terenie. Powstańcy pojawiali się tutaj na terenie Iwanowic, ponieważ taką bazą wypadową była Pieskowa Skała. Tam wśród tych skał i lasów po prostu znajdowało się dowództwo powstańcze pod przywództwem generała Kurowskiego. Wydawało się w początkowej fazie, że powstanie odniesie zwycięstwo. Tymczasem Rosjanie zgromadzili w pobliskim Miechowie, a więc miasteczku, które było stolicą powiatu, dość duże siły rosyjskie pod dowództwem generała Bagrationa. To był taki Gruzin po prostu, który dowodził armią rosyjską. I właśnie z Miechowa oddziały rosyjskie zaczęły penetrować między innymi okręg Iwanowic. Więc dokładnie 17 lutego 1863 roku duży oddział rosyjski w liczbie 500 ludzi nocą weszli tu do Iwanowic w poszukiwaniu powstańców. Najpierw penetrowali dwór, skatowali zarządcę dworu, ponieważ próbował nie mówić wszystkiego. Rosjanie się zorientowali, że coś knuje, więc po prostu po skatowaniu tego zarządcy dworu udali się
pod kościół parafialny, zaczęli budzić księdza, żeby odmykał kościół. Liczyli na to, że być może w kościele się powstańcy ukryli. Niektórzy zaczęli nawet strzelać w kierunku kościoła, także kule utkwiły w drewnianych ścianach kościółka, który do tej pory jeszcze stoi. No, ksiądz szybko musiał się ubierać, otworzono kościół, okazało się, że we wnętrzu nie ma nikogo, więc odstąpiono. Miejscowa ludność niezbyt dobrze odnosiła się do powstańców, ponieważ tuż przed powstaniem styczniowym zarządcą właściwie dworu był niejaki Dobiecki, który obchodził się bardzo źle z tutejszą ludnością, więc ludność myślała, że powstańcy jako związani ze dworami po prostu to są przyjaciele dawnego zarządcy, więc nie ufali powstańcom. Natomiast w Sieciechowicach była inna sytuacja, a to z powodu, że administratorką tamtejszego majątku była niejaka pani Karolina Rejowa. Ona pamiętała jeszcze z lat poprzednich rabację galicyjską i po prostu, będąc tu w Sieciechowicach, starała się zachować dość dobry stosunek w kontaktach z miejscowymi chłopami. Także poddani właśnie Sieciechowiccy uważali ją za raczej za matkę, więc wierzono także i powstańcom. Więc dlatego z tych powodów ksiądz Myszkowski, ksiądz proboszcz z Iwanowic przeniósł się do Sieciechowic, tak, do tamtego dworu i na tamtejszą plebanię. Powstańcy, opuszczając Sieciechowice, udali się w kierunku Miechowa. Myślano, uważano, że Miechów będzie łatwym punktem do zdobycia. Nie wiedziano wówczas, że Miechów został już po prostu opanowany przez rosyjski garnizon. W Miechowie właśnie Rosjanie zrobili cytadelę, czyli obsadzili zarówno kamienicę przy rynku, jak i cmentarz parafialny, więc po prostu powstańcy, już wchodząc ulicą Krakowską, dostali się pod ogień karabinowy po prostu strzelców usadowionych na cmentarzu. No, sytuacja zrobiła się okropna. Wtedy uderzyły właśnie elitarne oddziały powstańcze, tak zwani żuławi śmierci, dowodzone przez generała Franciszka Rożblina. Franciszek Rożblin był to doświadczony wojskowy Francuz. Swoją karierę wojskową zaczynał w Legii Cudzoziemskiej. Był doskonałym fechmistrzem, czyli uczył walki wręcz, zarówno w szabli czy na bagnety, a także był doskonałym strzelcem. Dziś ludzie powiedzieli, że moi ludzie, czyli żuławi śmierci, ochotnicy spod Ojcowa, to tak naprawdę komandości powstania styczniowego. Wrogowie bali się nas jak ognia. Nie dziwota. Każdy z nas składał przysięgę. Zwyciężaj albo giń. Współcześni żołnierze waszych czasów uczyli się od nas odwagi i męstwa. Wszak hasło Legii Cudzoziemskiej brzmi podobnie. Maszeruj albo giń. Nie zapomnę bitwy pod Miechowem. Gdy dotarliśmy do miasteczka, Rosjanie myśleli, że powystrzelają nas jak kaczki. Mieli nas na muszce, bo swoje stanowiska mieli na miechowskich dachach i poddaszach. Miarka się jednak przebrała. Ruszyliśmy do walki na bagnety. Wróg przystąpił do obrony dopiero na miechowskim cmentarzem. Atakowali zaciekle. Pomimo wielkich strat, teren cmentarza w Miechowie został zdobyty i po prostu powstańcy uderzyli w stronę rynku. Nie wiedziano, że po prostu kamieniczki z poddasza były opanowane przez Rosjan. Zaczęło się po prostu prażenie ogniem. Dowódca Rożbin próbował dawać jakieś rozkazy w języku francuskim, ale zgiełk bitewny był tak głośny,
że powstańcy niewiele słyszeli, tu i ówdzie padali zabici i ranni, ale no, tenże właśnie dowódca, Francuz, miał niezwykłe szczęście, że on bez draśnięcia po prostu wyszedł z tej bitwy, pociągając za sobą resztki właśnie powstańców. Ale był to pogrom. Właściwie zginęła masa kwiat polskiej młodzieży, no i Miechów był miastem straconym dla powstańców. Ta klęska w Miechowie sprawiła, że tutaj właściwie na naszych terenach w rejonie Iwanowic ruch powstańczy wygasł. Potem jeszcze była próba ataku na nasze tereny generała Langiewicza, który po prostu próbował zająć te tereny od strony Skały. Przeszedł tutaj przez nasz teren i w Goszczy ogłosił się dyktatorem powstania. Jego adiutantem była dziewczyna, córka rosyjskiego generała Henryka Pustowojtowna, która po prostu też bohatersko walczyła w oddziałach powstańczych i też miała szczęście, podobnie jak Rożblin, która po prostu nie odniosła żadnego uszczerbku na zdrowiu. Oj, niełatwo mi było dotrzeć na tę iwanowicką ziemię. Niełatwo, ale rozkaz to rozkaz. Tata mój, carski oficer, generał wojaczki mnie nauczył. Nie wiedział, że za Polskę, jako Polka, krew przelewać będę. Długa droga za mną. Przez Lwów, Jarosław, Rzeszów i Tarnów do Szydłowca dotarłam. A tam wódz powstania, generał Langiewicz, czekał. Tu, na tej iwanowickiej ziemi, po ciężkiej bitwie pod Pieskową Skałą, konika mi chłopi podkuwali. Mimo, żem przebrana za mężczyznę, powstańca w spódnicy we mnie rozpoznali. Jeden aż krzyknął ze zdumienia. Przykazałam mu cicho siedzieć i tajemnicy, żem adiunkt generała Langiewicza nie zdradziła. Wszak to wielki honor za ojczyznę walczyć. A kimże ja? Skromna, generalska córka. Nie dla sławy walczę, ale dla chwały i miłości do ojczyzny. Jeśli taka wola Boga będzie, i życie za nią oddam. Henryka Pustowojtowna była, jak wspomniałem, córką rosyjskiego generała, natomiast mamą jej była Polka, więc po prostu wychowana przez swoją babcię w duchu patriotycznym, uważała się bardziej za Polkę niż za Rosjankę, a ponieważ jako córka generała przez długie lata była wychowywana w drylu wojskowym, więc potrafiła walczyć, także Rosjanie bali się, gdy ją zobaczyli na polu bitewnym. Powiedzieli, że zarówno w walce wręcz na szable, bagnety, czy po prostu nawet i wiedzieli o tym, że ma doskonałe oko i potrafi dobrze strzelać. W latach 60., nawet to już 100 lat po powstaniu, starsi mieszkańcy tutejszych okolic opowiadali o wielkiej, bohaterskiej dziewczynie, która po prostu podkuwała tutaj swojego konia wierzchowca na terenie Iwanowic, czy gdzieś tutaj w okolicy. Te wszystkie miejscowe dwory oraz majątki klasztorne wspomagały powstańców. Jeśli chodzi o dobra sieciechowickie, to sam majątek Sieciechowice, a oprócz tego folwarki w Celinach oraz majątki ziemskie we Władysławie i w Grzegorzowicach. Natomiast powstańcom pomagały też majątki ziemskie, które były własnością Kościoła. Między innymi nasze biskupice tu nad Dubnią, jako własność misjonarzy tych ze Stradomia, też właśnie pomagały powstańcom. To samo folwarki sióstr Klarysek w Maszkowie i w Sułkowicach też świadczyły pomoc powstańcom. Dlatego po klęsce powstania styczniowego władze carskie po prostu
odebrały majątki tym właśnie dobrom kościelnym, więc po prostu sprzedano na licytację zarówno biskupice należące przedtem do misjonarzy, jak też dobra sióstr Klarysek w Maszkowie, w Sułkowicach i w Żerkowicach.